obiegł go Kajtek. Kajetan Wojciechowski, jest już szesnastka. Szuka tam kolegów. I na Ntuli, na Ntuli! Jest Ntuli! Jest 1-0! Jest środek boiska pokazywany! Sportis prowadzi z Zawisz... Jest wychowankiem klubu z województwa lubuskiego. Rusza góra. Ma do grania Wojciechowskiego. Jest też Ntuli, który rozpędza się po lewej stronie. Wybiera Wojciechowskiego. Wojciechowski jest już w polu karnym, tam naciskany przez obrońcę. I Ntuli do pustej bramki z 3 metrów. Jest Wojciechowski. Kipeja. Jest gol! Jest gol! Jest gol dla drużyny Sportisu. Fantastycznie zrobił to Wojciechowski. Umiejętności Dimitrow. No i tam w parze z Cichowlasem. Zostrałem. No na Ntuli no. Wbija się w pole karne. Łapie to za pała. Ujczy w 14 minucie i mamy 1-1 w Łochowie. Rusza Ntuli. Ma do grania z lewej strony Miłka. Wybiera Żanu. Jest Ntuli. Podaje do... 2-1. Jest Dimitrow! Jest Dimitrow! On... Ntuli. Ma do grania z lewej strony Miłka. Wybiera Żanu. Jest Ntuli. Podaje do... 2-1. Jest Dimitrow! Gimnastycznym unikiem Marcin Krzewicki, a wracając do zmiany Maciej Słupecki zastąpił Kajetana Wojciechowskiego. Jest Ntuli! Źle przyjął z Piaskami. Bydgoszcz, mecz przegrany przez Piaski 2-4. BKS Bydgoszcz, KS Brzoza 1-1. To ten mecz oczywiście też Państwu pokażemy na YouTubie i na Facebooku. To spotkanie zaplanowane na 10 października. Będzie zmiana w drużynie Sportisu. Przed chwilą widzieliśmy, że gotowy do zmiany Marcin Krzywicki. Krzywicki zostawił Ntuliemu bardzo widowiskowe zagranie i co ważniejsze efektowne. I piłkarze wprowadzeni wnoszą jakość. W pierwszej kolejności wymienić należy Dimitrowa. Jestem bardzo ciekaw, co pokaże Mateusz Górę. On podkreślał w wywiadach, w rozmowach, między innymi dla portalu Weszło, niedawno udzielonej wywiadzie. Jest, jest bardzo skoczny, mimo tego niskiego wzrostu. Mówiliśmy w pierwszej połowie już o tym. No i nadzieja kibiców Sportisu właśnie w tej dwójce, tej trójce. Giorgio Dimitrow, Bułgar z amerykańskim paszportem, a potem trafił do Polski. No zobaczymy teraz, 1-1. Jak na razie bardzo wysoka skuteczność obrońcy. Bramki. Ale? Ale to nadal bramka. Jest, jak kiedyś się mówiło, w Gazecie Pomorskiej będzie. Niewątpliwie tak. Dimitrowa, jest też Wojciechowski. Wybrał Nanę Antuliego, który jest już w polu karnym. Zablokowany Nanę Antuli przez Jakuba Nowakowskiego. Denis Żanu! Świetne rozciągnięcie. Zobaczymy, co Nana zrobi. Skończy to. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze tam Dimitrow łapie się do... Ta najważniejsza informacja jest taka, że nadal bez zmian wynik po tej pierwszej odsłonie i po tych pierwszych 5 minutach drugiej połowy. Wrocławia prowadzi 1-0 po golu z rzutu karnego Łukasza Wituckiego. To była 15 minuta meczu. Wrocławia po przerwie zrobiła jedną zmianę w składzie. Maksym Chumeniuk opuścił boisko, zastąpił go grający z numerem... Mamy znowienie z autu. Nana. Logistycznie to będzie też dla nas wyzwanie, to będzie też trudne zadanie, bo będziemy musieli się błyskawicznie przemieścić, przygotować stanowisko komentatorskie i skomentować. Nana Ntuli. Niewidoczny, ale swoje zrobił. Skrzydłowy, ofensywny pomocnik, czasami napastnik. Zdobył bramkę w tym meczu. No i tym razem faulowany. Potraktowany dosyć ostro przez Jakuba Przybylaka. Przybylak jest żółtym kartką na koncie.
O nie, nie, nie. No i karty piłkarskie też zapisane na przełomie lat 50. 60. Już drużyna Pogoni też grała w ówczesnej trzeciej lidze. Rusza Ntuli. Czemski do Żanu. Piękna sytuacja. Żanu Nana. Do Entuliego. Do Nana. I słupek! Nana. No, wydawało się, że bardzo duży błąd piłkarzy z Inowrocławia, ale ostatecznie piłka nie przetransportowana pod pole karne Ciesielskiego. Entuli. Stracił piłkę na rzecz Patryka Wiśniewskiego. Skrzydłowy bardzo aktywny w pierwszej połowie. Chwaliłem. 31 meczów w trzeciej lidze Jaskulskiego. 3 bramki zdobyte. O dwulatek. No i niezadowolony. Ma czego żałować, bo gdyby ta piłka naszła mu na nogę. Tak, słusznie. Bardzo słusznie. Nana Ntuli ruszył po tę piłkę, bo Dimitrow był na pozycji spalonej. Jest już Ntuli. I zablokowany przez Delektę. Mówiłem o doświadczeniu Delekty. Dziękuję także za wszystkie dotychczasowe komentarze od Jacka, od Agnieszki, drugiej Agnieszki, od Marcina. Od Łukasza, od Justyny, Mateusza i od Agaty, która gratuluje strzału. Nana Ntuli domaga się podania. Otrzymał to podanie. Tak, szybkość. Jedynego gola wtedy dla Unii Gniewkowo. Mateusz Balik przed chwilą też otrzymał szansę od Grzegorza Jeromina. Już jest na boisku. Mateusz Balik z numerem 20 zmienił z 11 Mateusza Nowackiego. To była trzecia zmiana w drużynie gości. Zawisza daje pograć Sportisowi na swojej połowie, ale właściwie nic więcej. Co dalej? No jednym podaniem trzeba to jakoś uruchomić, przejść. Czas doliczony, więc to jeszcze w piłce nożnej jest szmat czasu. Jeszcze można no, mnóstwo razy zapędzić się pod pole karne rywala. Inne pytanie, czy rywal będzie zainteresowany takim. Tu się właśnie Michał Łoczkowski. Jeździliśmy na różnego rodzaju turnieje. Aha. To zawsze trenerzy z Wiktorii Koronowo. Znalazłby się przykład na odwrót. No i mamy też wychowanków Zawiszy w drużynie. Ale mogą się nadzieć na kontrę. No ale szybciej, szybciej, szybciej. Aż się prosi, żeby szybciej zagrać. Ntuli. Jest od razu. Ponad już miesiąca nie może się przełamać te 5 tygodni. Wrześniu. Denis Żanu, też jego rodak. Nana Ntuli, urodzony w RPA, ale z paszportem holenderskim. Że Sportisu, ale jeszcze czas doliczony, pamiętajmy. Jeszcze czas doliczony, jeszcze cały czas nadzieja kibiców Sportisu. Tutaj trener Wojcik ustawił go na miejscu Kajetana Wojciechowskiego. Ten wybiera Słupeckiego. No Słupecki wychodzi na... Czemski. Znaną. 19, ale to w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Natomiast Państwa, którzy nieco mniej się interesują, Centralna Liga Juniorów zastąpiła tak zwaną młodą ekstraklasę. To 2014-2015 mieliśmy młodą. Za tej połowy coś uda się strzelić. Coś ale... przeczuwam, że... Zawisza Bydgoszcz ma zawsze przeciwnika tego, którego, z którym my gramy wcześniej, nie? Jedna kolejka... A pokażą trenerowi Wójcikowi, że warto na nich postawić tutaj w czwartej lidze. Tak, mówiłeś o tym ostatnio, że tak te terminy... Kujawia, Pogoń, Mogilno to na inaugurację 1-1. Ważne punkty wywalczone wtedy przez... Potem przeszedł do Sparty Brodnica, prawdziwa legenda brodnickiej piłki. Ale te najlepsze lata właśnie przez 3 sezony występowała w trzeciej lidze. Świetny zespół wtedy Kujawi-Nowrocław. Między innymi z Krzysztofem Kretko. Silny chłop. Na pewno walka o pozycję ze Springerem to trudno. O 16, drodzy Państwo, ten mecz... A to oznacza, że w większym skrócie, jeśli chodzi o napastnika Sportisu. I właśnie Krzywicki. Współpraca znaną. Ntulim. Ntuli wywalczył tę piłkę. No i raz jeszcze od tyłu. To wyjątkowy sezon. Nieco dziwny sezon, bo dwie drużyny wycofały nam się z rozgrywek. No i...
Dobrze, dobrze współpracuje ta para stoperów. Oni już długo grają ze sobą. Poszedł na przebój, strzelił pierwszego gola, a później jeszcze dorzucił. Po fantastycznym uderzeniu z rzutu wolnego, to moim zdaniem był 20 metr, przymierzył sam Fortisu, a potem drugiego w 5 minut. Czas. 18-letni pomocnik dziś dostaje szansę gry. 8 minut w drugiej połowie. Rusza Sportis na lewą stronę do Nany Ntuliego. Biegowy pojedynek Ntuliego. Lepszy, lepszy w tym pojedynku. Zdecydowanie lepszy. Kipeje Bono wyraźnie był niezadowolony z takiego obrotu spraw. Mówiłeś o tym, trzeba próbować tych strzałów. Zapewne trener w szatni coś musiał im powiedzieć dosadnego, bo biegają troszeczkę żwawiej. Wielką Brytanię do Ramichu. Zdaje się, że łączone konto. Na. Mamy też kibiców za granicą. Rodzina Jaya. Pozdrawiamy Sydney. Materiał pomeczowy na konferencję prasową, którą też dla Państwa nagramy bezpośrednio po spotkaniu. Poradził sobie tutaj. Ale jest Oskar. Frasz, jest Oski. Oskar Kujawka z Nano Mentulim. Tak czy inaczej nie wiemy. Mówi się, że 3-4 zespoły będą spadać. Dobrze. Napastnik. Już jest po akcji chyba. Dobrze, że o tym mówisz, bo trochę Michałowi, choć nie powinno, bo przeszłość pierwszoligowa, przypomnijmy, Chojniczanka, Chojnice, duże doświadczenie. Te akcenty, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Sezon 28-29. Wiktorii koronował ówczesny Aleksandra, Tomek, Kamil, raz jeszcze Dawid. To są kibice, którzy z kolei wpisali. Oskar Kujawka wyprzedził. Nany Ntuliego. Krzunowickim. Arkadiusz Nowicki w tym sezonie jako w roli asystenta trenera Roberta Wójcika. Mamy przywilej korzyści. Jest już Ntuli w poru 16 metra. Dobrze to zrobił. Podał.